Forum Hall to jedno z najmłodszych symboli współczesnego Paryża. Łączy w sobie nowoczesne rozwiązania, nawiązania do historii, w tym wypadku do XIX-wiecznych hal targowych, a także umiłowanie zieleni, czyli trzy ideały współczesnych architektów Paryża. Jednak ja chciałbym opowiedzieć o innym projekcie przebudowy miasta, który niestety nigdy nie został zrealizowany. Dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przenieść się dwie przecznice dalej. W XVII wieku ta ulica była zdecydowanie o wiele węższa. 14 maja 1610 roku kareta króla Henryka IV w tym miejscu stanęła w korku, jakie już wówczas trawiły Paryż. Dzień wcześniej w opactwie Saint-Denis miała miejsce koronacja jego żony Marii Medycejskiej na królową Francji. Obawiano się zamachu, jednak taki nie nastąpił. Tym niemniej już od jakiegoś czasu królestwo trawił kryzys, jeden z licznych w czasie długiego panowania Henryka. Udawał się zatem incognito z Louvru do swojego doradcy Sully'ego, który miał mu pomóc rozwiązać ten kryzys. W pewnym momencie kareta przechyliła się i w całym zamieszaniu wpadł do niej fanatyczny katolik Ravaillac i zasztyletował monarchę, którego oskarżał o herezję ze względu na jego tolerancję wobec hugenotów. Henryk miał niesamowitą wizję przebudowania Paryża. Nie udało mu się, ale pozostało kilka ciekawych pomysłów, które inspirują architektów paryskich po dzisiejszy dzień. Poszukajmy ich. Ciekawa sprawa z tym Henrykiem IV. Kiedy parę lat temu ogłoszono plebiscyt wśród Francuzów, jaki z monarchów był najbardziej popularny, nie wygrał wcale Ludwik XIV, Król Słońce, Święty Ludwik czy nieszczęsny Ludwik XVI, ale właśnie on, Henryk IV. Chociaż zasadniczo całe jego życie przypominało jedną wielką sinusoidę, momentów zrywu, popularności i momentów kryzysów, w które popadało rządzone przez niego królestwo. Rzeczywiście nie przeżył czasów łatwych, ale to on zakończył dziesięciolecia wojen religijnych we Francji. Stąd, kiedy w XIX wieku Ludwik XVIII i politycy związani z restauracją chcieli stworzyć pozytywny obraz monarchy, zaufali złotej legendzie Henryka IV. I jak się wydaje, z powodzeniem. Zachowały się opisy, że kiedy w 1818 roku przewożono z powrotem pomnik Henryka IV, obalony wcześniej za czasów rewolucji, 18 par wołów nie mogło podołać ciężarowi. Wówczas paryżanie rzucili się i sami zaczęli ciągnąć powóz z pomnikiem przez całe pola elizejskie aż tutaj. Czy rzeczywiście był aż tak dobrym monarchą? Czy po prostu potrzebujemy legend, w które będziemy wierzyć, tak jak baśnie? Miejsce pomnika jest nieprzypadkowe. Znajduje się on na cypelku wyspy Cité, w miejscu, gdzie spotykają się dwie części mostu Pont Neuf, łączącego wyspę z dwoma brzegami Sekwany. Nie dajcie się zwieść jego nazwie, chociaż nazywa się Most Nowy, jest najstarszym istniejącym mostem. Zawdzięczamy go właśnie Henrykowi IV. Most z wielu powodów był rewolucyjny. Po pierwsze, był to most zrobiony z myślą o pieszych. Nie pobierano zań opłaty, co więcej zbudowano obszerne chodniki, aby piesi mogli spokojnie nim spacerować. Był to również pierwszy most, którego nie obudowano domkami, co pozwalało podziwiać brzegi Sekwany. Zbudowano również ławki i miejsca, gdzie paryżanie mogli odpoczywać. Był również fontanny z samarytankami. Nic dziwnego, że dom handlowy, który zbudowano nieco później na drugim brzegu Sekwany, nosi jej imię. Samarytanka. Niedługo powinien być z powrotem otwarty. Most i pomnik to nie jedyne pamiątki po Henryku IV na wyspie Cité. W miejscu dawnych ogródków Henryk kazał wznieść plac ku czci swojego najstarszego syna, następcy tronu, czyli Delfina Francji.
Stąd nazwa placu – Place Dauphine. Charakterystyczna trójkątna forma łączy dwie bliskie idee Henryka IV. Po pierwsze, zielony ogród, park na środku. Król uwielbiał otwartą przestrzeń i polowania i chciał, aby również w mieście tego nie brakowało. Do tego domy dwupiętrowe, ceglane, które miały stanowić wówczas niesamowity awans społeczny i najlepsze warunki życiowe, z arkadami, dzięki którym Paryżanie mogliby podróżować i spacerować przez cały rok, nie narażeni na deszcz ani spiekotę słoneczną. Takie place miałyby ślicznie rozsiane po całym mieście. I choć część domów na Place Dauphine została zburzona, reszta rozbudowana, a podcienia zabudowane, to wciąż miłe miejsce, gdzie można znaleźć wytchnienie w miejskiej dżungli. Cóż, w końcu ten Henryk IV to całkiem przyjemny monarcha. Zwłaszcza, że zostawił nam jeszcze jeden bardzo piękny plac. Place des Vosges to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych skwerów Paryża. To również jedno z tych nielicznych miejsc, które łączą Paryżan i turystów. W gorące letnie dni trudno znaleźć miejsce na trawie, żeby urządzić piknik. Widzimy tu też sztandarowy przykład ideału, jak powinien wyglądać Paryż zdaniem Henryka IV. Ceglano, kamienne budynki o dwóch kondygnacjach i poddaszu oraz podcienia, którymi można się przechadzać dowoli. Niesamowicie miłe miejsce, chociaż jego początki były bardzo tragiczne. Historia ta zaczyna się tam, gdzie baśnie z reguły się kończą. W czerwcu 1559 roku odbywała się w Paryżu zaślubiny francuskiej księżniczki Elżbiety de Valois z królem Hiszpanii Filipem II, które miały zakończyć wieloletnie zmagania wojenne. Zresztą te zaślubiny stanowią kanwę doskonale znanej opery Verdiego Don Carlos. Jednak przydarzyła się na tych zaślubinach straszna tragedia. Król postanowił wziąć udział w turnieju rycerskim. Na nic zdały się prośby i groźby Katarzyny Medycejskiej, jego żony, której już dawno astrologowie przepowiedzieli, że mąż zginie w pojedynku. Jeden z jego żołnierzy, niechcący, podważył hełm i zranił go w oko. Po 10 dniach król zmarł w pałacu. Zrozpaczona królowa kazała zburzyć budynek. Przez wiele lat znajdował tam się jedynie targ konny. Puste miejsce po dawnym pałacu Tournel stanowiło doskonałą lokalizację dla wymarzonego placu Henryka IV. On sam nie doczekał jednak jego otwarcia. 2 lata po jego śmierci inaugurowała go jego wdowa Maria Medycejska z okazji zaślubin jego syna Ludwika XIII z Anną Austriaczką, potomkinią dynastii hiszpańskiej. Możemy zatem powiedzieć, że po 2 ślubach i zdecydowanie większej ilości pogrzebów historia zatoczyła koło. Wprawdzie nigdy nie zobaczyliśmy Paryża takiego, jaki chciał go widzieć Henryk IV. Ale możemy powiedzieć, że ideały towarzyszące współczesnym jego budowniczym są te same. A zatem najnowsze techniki, miejsce uprzywilejowane dla pieszych i dużo zieleni.